kochani, to my decydujemy, jakich kolorów używamy, jakich ubrań używamy. Większość z nas nie przywiązuje do tego wagi, ale są osoby, że lubią ten kolor czy ten, a tego nie lubią. A nawet jak lubią, to jemu nie pasuje, bo czuje się źle, tak? Więc dopasowujmy sobie kolory życia. Czy chcemy tęczę, czy chcemy słońce, czy krople deszczu. Wszystko można sobie dopasować. Zobaczcie, jaki mamy ogrom, tak? Wszechświat jest cudowny. Mamy wszystko. I teraz sobie dopasujmy do siebie, tak? Jeżeli idziemy do sklepu, przymierzamy sobie korale, przymierzamy klipsy, buty i tak dalej, to wychodząc na dwór, dopasujmy do siebie, co na, w ogóle pasuje, co kochamy, co lubimy, tak? Jeżeli nie ma słońca, no nie ma, ale po drodze mamy piękne kwiaty. Patrzmy na te kwiaty. Otulajmy je wzrokiem. Wysyłajmy do nich energię, tak? Jeżeli pada deszcz, jest mokro, no, zimno, to zerknijmy sobie na jakiś ciepły kolor, pomarańcz, drewno, wyobraźmy sobie kominek, tak? Pobudźmy wyobraźnię, nie? Bo przecież to, co nasze myśli, to, co myślimy, pobudzamy wyobraźnię i automatycznie tak się czujemy. Jeżeli pomyślimy o przykrościach, takich smutkach, no to jest nam smutno na cały dzień. Jeżeli pomyślimy, że nam jest zimno, no to nasze ciało odbierze, że nam jest zimno. Ale jeżeli wprowadzimy sobie myśl, że siedzę przy takim kominku i piję sobie taką cudowną herbatę rozgrzewającą, to od razu robi się nam cieplej na duszy, tak? I warto się tak bawić. Jeżeli nawet idę ulicą, gdzie jest szaro, smutno, jakiś taki chodnik jest i trochę czarnej ziemi, kochani, ja już tam zawsze miałam dużo, dużo wcześniej, że szłam sobie po swoim mieście, widzę kawałek muru, kawałek ziemi i od razu sobie wyobrażam, idę i ja sadzę tam kwiaty, tak? Mówię, bo mi brakuje tutaj kwiatów, ja bym tu obsadziła kwiaty. Poszłam kiedyś do koleżanki, ona mieszka w bloku i taki ma po siebie mały park, drzewka i ja mówię do niej, wiesz co? A wy jako tu w bloku powinniście sobie tutaj taki skalniak zrobić, parę kamieni gdzieś tam przynieść, jakieś kwiaty zasadzić. Zobacz, jakby było kolorowo. Kochani, ja zawsze tak miałam, że ja po prostu kochałam przyrodę. Ja obsadzałam od razu kwiaty, tak? Wszędzie bym sadziła kwiaty, wyobraźni. Ale to też jest cudowne. Po pierwsze, nie narobicie się. Nic was to nie kosztuje, a możecie obsadzać co chcecie, jakimi chcecie kwiatami. A teraz, kiedy jestem już trochę dalej, mam troszeczkę większą wiedzę i wiem, że można się tak bawić, kochani. Ja mogę robić, co chcę, mogę być, gdzie chcę, pić, co chcę, otaczać się wszystkim, co chcę. Zupełnie za darmo. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Przecież nasz umysł wszystko wierzy, tak, co mu wprowadzamy. Skoro wierzy, że jesteście nieszczęśliwi, no to jesteście nieszczęśliwi. Skoro mu powiecie, że jesteście szczęśliwi, to on jest szczęśliwy. Zobaczcie, jakie to jest proste. Więc czego się nie bawić? Ja ostatnio też coś chciałam, nie poszłam. No kiedyś to bym się zdenerwowała, bo sobie tak planowałam, tak bardzo chciałam i nie poszłam. I nie poszłam, ale poszłam sobie na miasto. I kupiłam sobie właśnie te buty i sweterek taki biały. I sobie pomyślałam tak, no nie poszłam, ale za te pieniążki kupiłam sobie coś. I to też jest fajne. Być może miałam nie iść, a gdybym nie miała swetrka, nie miała bucików. Które są takie na teraz właśnie lekkie. Kochani, dlatego nie przejmujcie się na tym, że nie poszliście, nie pojechaliście, nie załatwiliście. No i co? I zaczekajcie za godzinkę, za dzień, za tydzień. Co się wydarzy? Warto czekać, kochani. To znowu coś czeka na nas fajnego. I ja tak robię. Co z tego, że mi się coś nie udało? Nie szkodzi. Ale ja wiem, że znowu coś fajnego mnie czeka. I z taką myślą, z takim nastawieniem ja czekam. Bo znowu płynie coś do mnie fajnego.
I to jest takie ciekawe, bo ja nie wiem co i nie wiem w którym momencie. I to jest cudowne. A jakby się tak zaplanowali, że to ma być tu i w tym momencie, dokładnie tak jak wy chcecie, to na pewno już nie byłoby takie ciekawe i nie sprawiałoby tyle frajdy. Ja dzisiaj nie wiem, co będzie jutro. Ja dzisiaj myślałam, że pójdę do sklepu i nie poszłam i wcale z tego powodu nie jestem rozżalona. Deszcz w sumie przestał padać, mogłabym jechać, ale ja tu zaczęłam kręcić, dawać filmiki i dla siebie, no bo ja się świetnie bawię. Tak się rozbawiłam, że w sumie jest parę filmików z pomieszczenia w domu, bo jest troszeczkę zimno i tak nie chce mi się biegać na dworze, żeby być. I kochani, i mam frajdę, mam sesję filmową dzisiaj. Fajnie się bawiłam, w sumie miałam iść spać, bo poszłam bardzo późno spać nad ranem. Ale tu jest jakiś taki klimat, że mimo, że poszłam późno spać, to tak miałam plan. Pójdę do sklepu, wrócę i szybciutko się położę. Kochani, popadał deszczyk, nie poszłam. Jestem wdzięczna, bo nie poszłam i nakręciłam sobie parę filmików. I to nie jest boskie. I wieczorkiem będę sobie je oglądać, będę sobie wgrywać. I być może kogoś zafascynuje to, co ja mówię i obejrzy sobie. A jak nie, to nawet z głupiej ciekawości, jak to się mówi, obejrzycie. Także was całuję i kocham. I warto się tak bawić, warto sadzić kwiatki. Warto nawet tak jak tutaj mój usiąść, wziąć sobie kwiatka, zamknąć oczy, pomyśleć, Jezu, jaka cudowna róża, jaka ona jest aksamitna, jak ona cudownie pachnie, kochani. I poczujecie ten zapach. Poczujecie, bo jeżeli macie utrwalone w zmysłach zapach róż, to będziecie to czuć. To jest tak jak perfumy swoje ulubione. Znacie ten zapach i przymkniecie oczy. Ich nie ma koło was, ale wy to czujecie. Ja pamiętam z dzieciństwa, jak moja babcia robiła masło, piekła chleb i pachniało ognisko. I ona jeszcze miała taki piecyk na dworze, na którym się gotowało. Zobaczcie, ile to jest lat. Ja byłam dzieckiem w podstawówce, a już jestem w wieku prawie emerytalnym, więc kochani, ja pamiętam to do dziś, to masło, ten chleb upieczony, ciepły i bułeczki, coś pysznego, tak samo można zamknąć tu, czuć się, wyciszyć i czuć zapach róż, tak kochani, zapalić sobie świeczkę do tego. Nalać sobie lampkę wina, nalać sobie herbatkę, która unosi się cynamonowo, rozgrzewająco i delektować się. Właśnie pobudzajmy te nasze zmysły. Mimo, że nie mamy tych rzeczy przy nas, to możemy je mieć, bo my czujemy całą sobą, tak? I pobudzajmy taką wyobraźnię i zobaczycie, jak będziecie się bajkowo czuć. Ja też tu jestem sobie sama. Ale ja to kocham. Ja tu jestem sama, jestem sobie księżniczka. Co sobie położę, tam sobie leży, nikt mi tego nie przestawi, nikt mi nie przeniesie. Nikt mi nie przeszkadza. Mówię sobie do was. Za chwilę sobie skupię się, zamykam oczy, słyszę piosenkę, płynie przeze mnie cudowna fala, a ja płynę razem z nią. To jest cudowne, kochani. Zacznijcie się tak bawić. No, zachęcam, zarażam. Nie, broń Boże, nie rozkazuję, nie na siłę oczywiście, ale jak zaczniecie tak robić, to zobaczycie, jak jest cudownie. Jak człowiek potrafi się unosić, wznosić. Jak jest leciutki, no wiadomo, jak jesteśmy leciutcy, to lecimy, tak? Wznosimy się, jak obłoczki, na niebie, na górę. I możemy płynąć, wyobrażać sobie, że wszystko to niefajne jest na dole, a ja przepływam sobie nad tymi osobami, sytuacjami i tak dalej. No niesamowite. No ja się tak bawię, powiem. No i wam to przekazuję. I skoro mnie widzicie taką uśmiechniętą, taką szczęśliwą, no to chyba musi coś w tym być. I będę dalej się tak bawiła, jak coś odkryję nowego, że jakoś się tam bawię, że sobie coś pomyślałam, to oczywiście wam powiem. A jak chcecie, to spróbujecie, a jak nie, to tylko się popatrzycie. Ale to też jest dobre, bo będziecie przynajmniej wiedzieć, że tak można. Że jak nie dziś, to może za miesiąc, za pół roku zechcecie też być w takim miejscu, tak sobie się unosić i być takim lekkim, a nie takim ciężkim. No to ja was kocham. Buziaki moje kochane. Nagadałam się dzisiaj trochę, bo nakręciłam tu parę filmików, ale jestem zauroczona, jest mi cudownie. Nie jestem gaduła, że mogłabym 30 filmików
gdzie nie nakręcać. Oczywiście to są takie moje filmiki prowizoryczne, mój aparat jest zepsuty, ja nie widzę, co nagrywam, nachybił trawy. Teraz też nie wiem, czy głowa mi się uchwyciła, czy tylko szyja, ale to jest frajda. Także ja tu nic nie montuję, broń Boże, bo ja się na tym nie znam. Nawet nie wiem, jak bym chciała tą końcówkę uciąć, że muszę do Was dojść, aparat wyłączyć. To jest wszystko na żywo, niekombinowane, nieprzemieniane. Jak się przejęzyczę, to się przejęzyczę, jak machnę coś, to już po prostu nie poprawię. To tak leci. Po prostu tak, jak wyleciało na żywo. Także jeżeli coś, to wybaczcie. Ale to jest, myślę, takie naturalne, niekombinowane, niezaplanowane. Ja, jak zaczynam mówić pierwsze do Was zdanie, to uwierzcie mi, nie wiem, co będę mówiła dalej. Nie wiem. Bo skąd mogę wiedzieć, co mi się tam rozwinie. Więc dla mnie to jest też takie ciekawe. Mówię sobie, mówię i sobie mówię, tak? I przynajmniej nie czuję się odosobniona, nie czuję się samotna. I jest mi fajnie. I kocham Was, i żegnam już Was, kochani. Buziaczki.